Godzina 9:18, poranek wnet trwa trochę dłużej niż zwykle. My mamy teraz połączenie z ojcem Janem Koniorem, jezuitą, sinologiem, orientalistą. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, panie redaktorze, szczęść Boże państwu. To my dzisiaj spojrzyjmy na Chiny troszkę z innej perspektywy, z perspektywy religijności, z perspektywy duchowości. Jak Kościół katolicki dzisiaj w Chinach w kontekście walki z koronawirusem sobie radzi? Jak wygląda ta sytuacja tam? Kościół zawsze jest znakiem nadziei dla wierzących. A w Chinach sytuacja jest specyficzna. Wiadomo, że Kościół nie ma takiej wolności. Kościół jest pod kontrolą. Dlatego to jest taka, bym powiedział, taka mała trzutka w Panu, która dzięki swojej wierze i nadziei, że kiedyś będzie wolna, trwa przy Bogu. A więc jest to Kościół cierpienia i nadziei. Kościół, który właściwie jest podzielony przez państwo i ten podział dalej trwa. A więc ten kościół, bym powiedział, może nie w katakumbach, jak to dawniej bywało w pierwszych wiekach, ale kościół, który dzięki wierności stolicy apostolskiej papieżowi jest w ukryciu, jest ciągle kontrolowany i prześladowany. Bym powiedział tak, to kościół nadziei, cierpienia, ale też wielkiej ufności, że to się skończy. A druga strona to jest ten Kościół, który współpracuje z państwem, który poszedł na ugodę z państwem, Kościół, który całkowicie podlega władzy w Pekinie. To może powiedzmy o tym właśnie Kościele, który z tymi władzami się porozumiał, z tymi władzami się dogadał, możemy tak powiedzieć. Jak on funkcjonuje? Tak. On funkcjonuje bardzo dobrze, dlatego też spełnia to wszystko, co władza sobie zażyczy. A więc, skoro powiedziałem, wszystko jest pod kontrolą. Jest takie, jeden z filozofów chińskich w II wieku przed naszą erą powiedział takie znane zdanie w Chinach, że na niebie nie może być dwóch słońc. Co to oznacza? Że władza i religia idą w parze. Czyli wszystko jest pod kontrolą. Czyli władza jest tym jednym słońcem, wszystko kontroluje i ten właśnie Kościół, czyli ci biskupi, bo to władza chce decydować i decyduje, kto będzie biskupem i żeby wszystko było pod kontrolą. Na co i oczywiście to budzi, to jest nie do przyjęcia przez, bym powiedział, kodeks kanoniczny, prawo kościelne, no to wiadomo, że to papież decyduje, kto będzie biskupem. I to cały ten, ta sytuacja trwa już od czasu właśnie, kiedy Kościół został, misjonarze wydaleni z państwa, z środka, z Chin w latach 50. Czy chrześcijanie dziś w Chinach są bardzo mocno prześladowani? Jak to wygląda na przestrzeni ostatnich lat? Bo ksiądz napisał w ubiegłym roku książkę Historia Kościoła w Chinach, więc ksiądz patrzy przekrojowo na sytuację chrześcijan. Tak, ja patrzę na też, chcę spojrzeć na 10-letni pobyt i studia pozwoliły mi patrzeć i przekrojowo, ale też z punktu widzenia Chińczyka obecności, bo mam swoje, co innego są studia, czy wiedza o Chinach, zdobyta za granicami, a bycie tam na miejscu, znanie tych ludzi i bycie z nimi. Bycie i też pomaganie im jako jeden z wierzących katolików. To jest też takie, bym powiedział, tutaj ważne. Sytuacja jest dla nich o tyle trudna, dla tych osób wierzących, ponieważ oni tak naprawdę niewiele mogą. Bym powiedział tak, niewiele się zmieniło. To, co prasa informuje o wolności, o zmianie, że wszystko już jest tak dobrze, właściwie są dobre relacje, jest wolność sumienia, wyznania, to nie jest prawda. Nadal wielu katolików, księży, sióstr zakonnych, biskupów są w więzieniach. Wiele kościołów jest, po prostu zostało zniszczonych. I to nie jest tak, że pomimo
zapewnienia rządu chińskiego, że sytuacja jest jakaś unormowana. Bym powiedział, to dalej po prostu jest trudna tak naprawdę sytuacja. Ale im bardziej trudniejsza, właśnie to pokazuje, to jest ta specyfika w historii Kościoła, im bardziej trudniejsza, tym bardziej Duch Święty daje im siłę i moc do trwania i wytrwania w tej sytuacji. Ojciec na pewno ma kontakt ze swoimi kolegami, ze swoimi przyjaciółmi, którzy mieszkają w Chinach. Rozmawia ksiądz z nimi. Jak oni przeżywają ten okres koronawirusa, jak przeżywają ten okres pandemii? Na pewno to jest bardzo dla nich również trudna sytuacja, dlatego że w społeczeństwie chińskim, nie potrzeba być specjalistą, ekspertem od Chin, wiele faktów jest, po prostu nie podaje się do wiadomości. Nie podaje się, aby to nie wyszło na jaw. Powiem taki przykład historii Chin. Bardzo istotne jest właśnie to chińskie powiedzenie dziołien, stracić twarz. Chińczycy robią wszystko, aby tej twarzy nie stracić, powiedzmy chińskie, przed państwem, przed narodem, ludem, ale też przed światem. Dlatego też to pokutuje takie bardzo mocne, zawsze go słyszałem w telewizji chińskiej, my Chińczycy, my potrafimy, my najważniejsi. A moi bracia, Chińczycy, kapłani, seminarzyści, siostry zakonne, to tym bardziej umacniają innych, modlą się, ale wiedzą, że oprócz modlitwy, ofiary, ufności w Bogu, niestety po ludzku nic nie mogą tutaj zrobić. Czyli ojciec tak sugeruje, albo możemy się domyślać, że jednak te dane, które spływają do nas odnośnie tej pandemii i epidemii w Chinach, no raczej nie są wiarygodne? Tak, proszę zobaczyć, cała historia Chin, 5000 lat, wiele danych nie jest wiarygodnych. Tak jest ze wszystkim, ilości katolików, ja tak przeglądam w różnych językach i w polskim różne podają, ale to wszystko są niesprawdzone wiadomości. Zobaczmy, jak 2 miesiące nie dopuszczano do tego, że tak naprawdę jest pandemia, o czym właśnie wspomniał ten pierwszy męczennik, o czym napisałem właśnie w numerze 12 tygodniku sieci, ten, który ostrzegał świat przed koronawirusem, dr Li Wenliang. Tak, ojciec o nim mówi, o nim informuje. Ten lekarz, ten okulista był katolikiem? Tak, on był katolikiem. On był katolikiem wierzącym i to jest tak, że oficjalnie w Chinach nie przyznają, nie mówi się o tym, dlatego że wielu jest donosicieli, im się mniej mówi o sobie, im władza wie, mniej wie o mnie, tym lepiej. Jednak w gronie przyjaciół, znajomych spotykają się, aby się modlić, umacniać i jednoczyć, bo w jedności jest wielka siła, a szczególnie chodzi o tą siłę duchową. Jak ksiądz przygląda się temu, co się dzieje w Chinach, ale także na Bliskim Wschodzie, to jak sobie te kraje radzą z koronawirusem? Jak sobie te ciężkie chwile przeżywają? Przeżywają te chwile. Na pewno jest trudno, jest duża panika. I w krajach Bliskiego Wschodu, zresztą tak jak powiedziałem, tą mądrość filozoficzną nie tylko dotyczy Chin, ale też kraj Dalekiego Wschodu, ale również Bliskiego, gdzie po prostu nie ma demokracji, ale no niestety tutaj jest dyktatura, bym tak powiedział. I oni po prostu te liczby, które podają, nie można temu wierzyć i tak dalej. Te liczby są najczęściej zaniżone i powiem tak szczerze, że nikt do końca nie wie i nie będzie wiedział. Dlatego, że kłamstwo zawsze było i jest czymś normalnym, szczególnie jeżeli chodzi o Chiny. To bardzo smutne, co ojciec mówi i napawa na pewno dużym niepokojem, bo dzisiaj słyszałam informację, że jedno z największych centr handlowych w mieście Wuhan zostało otwarte, więc normalność powoli wraca tam do życia. Można by rzec, że
no, Chińczycy poradzili sobie dosyć szybko i spektakularnie z tym kryzysem, z tą pandemią. Chińczycy zawsze chcą pokazać sobie i światu, że oni potrafią najlepiej. Powiem, panie Rado, tak, że ja już w tamtym wieku, to właściwie było niedawno, słyszałem w telewizji, w radiu chińskim, że XXI wiek będzie do nich należał, że to oni teraz obejmą kontrolę nad światem. Proszę zobaczyć, w historii Chin, jakby rozpoczął się drugi wiek przed naszą erą, słynny Silk Road, który obejmował tutaj aż do Imperium Romanum przez Indie czy przez kraje arabskie, gdzie Chiny, produkty zostały wywożone z Chin, to teraz Chiny również chcą, obejmują, po prostu zobaczmy, globalizacja. Prezydent Chin, Xi Jinping, często o tym mówił, a nawet ostatnie spotkanie przywódców wielkich tego świata w Davos, w Szwajcarii, również popierał globalizację. Także chińska tutaj polityka jest tutaj niezmienna. Bym powiedział tak, tym czym był cesarz w historii wcześniej starożytnych Chinach i później, tym jest obecny prezydent, czy to będzie sekretarz komunistyczny, ale właściwie podobnie jest w Rosji. Tym czym był car, tym obecnie również jest pan Putin. I o tym mówił nam dzisiaj ojciec Jan Konior, jezuita, sinolog, także orientalista, i najnowsza książka autorstwa ojca Jana to Historia Kościoła w Chinach, ale są także inne. Ojciec się tymi sprawami zajmuje od lat, więc... Od 30 lat. Tak, od wielu, wielu lat. My oczywiście będziemy z rozmowami z ojcem Janem Koniorem wracać na naszą antenę. To był debiut, pierwsza i nie ostatnia rozmowa. Tak. Tak się umawiamy, tak? Na antenie. Tak. Wszyscy słyszą. Ojciec się zgodził. Bardzo dziękuję za rozmowę z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.